Z nowym rokiem, nowym krokiem. Dzisiaj będziemy zajmowali się poprawianiem makijażu, a właściwie tworzeniem makijażu. Zapraszam. Witam serdecznie, Waldek, kanał Photomix. I jak powiedziałem na wstępie, będziemy dzisiaj w Photoshopie kombinowali, jak tworzyć makijaż. Oczywiście tutaj nie zalecam poprawiania naszych makijażystek, ponieważ to się źle skończy. Poza tym one to zrobią i tak lepiej, jak my byśmy to stworzyli sobie, tak jak ja teraz pokazuję, bo jest to po prostu tylko wyjście z pewnej niedogodności, którą byśmy mieli podczas sesji i nie mielibyśmy możliwości zatrudnienia lub po prostu korzystania z usług makijażystki. Dlatego polecam wziąć taką osobę, na pewno efekt będzie o wiele lepszy, ale jeśli nie mamy lub chcemy zmienić jakiś kolor, bo coś za jakiś czas się nam zmieniło w naszym projekcie, to właśnie ten tutorial bardzo fajnie pomoże w uzyskaniu takich efektów. Dlatego jeśli fotografujesz portrety, fotografujesz modę, to bardzo dobrze jest skorzystać właśnie z tej prostej metody nakładania make-upu na oko, bo w tym wypadku będę mówił o powiece i o kociej kresce. Jak zrobić? A przez kocią kreskę będziecie mogli zrobić każdą inną kreskę, bo kwestia tylko stworzenia odpowiedniego kształtu. Dlatego zapraszam na obejrzenie tego tutorialu. Oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Co tydzień jest dawka wiadomości dotycząca właśnie edycji zdjęć, dotycząca Photoshopa, dotycząca Lightrooma i wszystkich rzeczy z tym związanych. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału i uczenia się razem tutaj już z dosyć sporą grupą tego, co pokazuję. Oczywiście zachęcam w komentarzach do pisania, co byście jeszcze chcieli zobaczyć na moim kanale i będę próbował dostosowywać się tutaj do waszych potrzeb, do waszych wymagań, żeby jak najlepiej ten kanał prosperował, że tak powiem. Teraz nie przedłużając, wejdziemy, otworzymy Photoshopa i zobaczycie, w jak prosty sposób można właśnie nałożyć make-up, kolor oka i jeszcze do tego z przejściami tonalnymi. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Całą naszą pracę zaczniemy od namalowania, właściwie nakonturowania tutaj tej czarnej kreski kociej koło oka, która będzie podkreślała całe oko i później przejdziemy do kolorowania już nad tą kreską. I tutaj zaskoczę wszystkich moich oglądających. Nie robimy kopii, czyli nie robimy Ctrl J, a przechodzimy do paska narzędzi i tutaj pióro. Jeżeli najedziecie właśnie na narzędzie pióro, pojawia się taki trójkącik, rozwija się cała paleta wyboru narzędzia właśnie dla tego pióra i wybieramy pióro krzywizny. Tutaj z taką ikonką mamy właśnie pióro krzywizny. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy na tutorialu będę używał tego narzędzia, bo jeszcze chyba wcześniej nie używałem z tego, co kojarzę. Jeśli macie tablet piórkowy, to w tym wypadku zachęcam do użycia. Jest to zaznaczanie o wiele łatwiejsze niż jakbyśmy to robili myszką. Chociaż nie powiem, myszką też spokojnie da się to zrobić i jest to, zobaczycie, użycie tego pióra dość łatwym sposobem na zaznaczanie. Teraz lekko przybliżę oko i będziemy zaznaczali właśnie, tak jak powiedziałem, tutaj z wyjściem poza obręb tutaj oka, żeby to tak ładnie wyglądało i wrócimy
malując to na kolor czarny, czyli klikam punkcik, klikam tutaj punkcik, chociaż możemy dać jeszcze o na środku i tutaj. Tak mniej więcej, żeby to wyszło takie pół, jak widzicie, wyszło półkole, bo automatycznie tutaj to narzędzie dopasowuje się do tych naszych wszystkich rzeczy. Oprócz tego, jeżeli klikniemy na przykład na ten punkt, możemy to rozciągnąć. Ten punkt możemy sobie przesunąć. Jak widzicie, to się wszystko ładnie dostosowuje. Czyli na przykład chciałbym tutaj dać troszeczkę wyżej, ale przez to tutaj mi się obniżyło. To jak klikniemy jeszcze raz, postawi się, jak widzicie, punkcik, który jeszcze raz możemy złapać i wyrównać sobie z tej strony. I jak widzicie, mamy już tutaj fajnie zaznaczone. Teraz chodzi nam o to przejście takie, te kocie. Tutaj możemy jeszcze troszeczkę może o tak o zrobimy, żeby było to bardziej intensywne. I ten koci punkcik, dajmy na to, zrobię tutaj. Jak widzicie, już się tu odkształciło. I teraz klikam sobie o w tym miejscu, następnie w tym miejscu. Tutaj troszeczkę wyżej i łączę. I dostaliśmy już przekrój właściwie, jaki będzie miał, będzie miało nasze zaznaczenie. I oczywiście, jeżeli teraz złapiemy, dajmy na to, za tę końcóweczkę, możemy swobodnie jeszcze zmieniać kształt tego naszego kociego spojrzenia. O, i proszę bardzo, poprawimy. Podciągamy. O, i mamy, można to tak zostawić, nie jestem mistrzem malowania, dlatego pozostawmy to tak jak jest. I teraz, jeżeli klikniemy w środku prawym klawiszem myszy, pojawia nam się menu kontekstowe, z którego wybieramy utwórz zaznaczenie. Jeżeli to klikniemy, mamy okno dialogowe, w którym możemy jeszcze zmienić wartości, jeżeli chodzi o to zaznaczenie. Pierwszą jest promień wtapiania i tutaj tu chodzi o to, żeby nie było dosyć ostrych krawędzi od koloru, którym później to zaznaczenie wypełnimy, a całą resztą zdjęcia. Czyli tutaj swobodnie, jak widzicie, 0,3 piksela można wstawić i zaznaczamy wygładzanie, czyli zafajkowujemy tą pozycję, klikamy OK. Jak widzicie, z tego naszego, z tej naszej pracy piórem, teraz mamy zaznaczenie. Przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy kolor wypełniający. I tutaj zaznaczamy kolor czarny, tak standardowo, żeby było. I jak widzicie, mamy już kolor czarny, jak można kliknąć OK i w tej chwili już ładnie zrobiony kontur, jeżeli chodzi o samo malowanie oka. Przechodzimy jeszcze do opcji mieszania i tutaj mamy warstwę pod spodem, ten suwak, który zawsze używam. I jak widzicie, jeżeli przeciągniemy ten z prawej strony, czyli od świateł, to zmniejsza nam się mocno intensywność tego naszego zaznaczenia, ale ginie ono. Więc wciskamy klawisz Alt na klawiaturze. Jeżeli jeszcze raz klikniemy na ten znacznik, dzieli on się całkowicie na dwie części. Jeżeli go znowu połączymy, to się znowu połączy, czyli Alt. I teraz zobaczcie, zmniejsza nam się to wszystko, ale pozostaje dosyć ciekawie wyglądający. W niektórych wypadkach trzeba to przesunąć do samego końca, ale jak tutaj widzicie, bardzo mocno to zniwelowało tą czerń, a chodzi o to, żeby zostawić, bo jeśli, o jeszcze raz wrócę, jak tak jest, to mamy zakryte nasze rzęsy i wszystko, co jest pod czarnym, tym zamalowanym konturem, jest niewidoczne.
ale jeśli właśnie z tym altem rozdzielimy ten znacznik, jak zobaczycie, w pewnym momencie, o tak jak tutaj, już te nasze rzęsy wychodzą na pierwszy plan i mamy ładnie tutaj to wszystko zrobione. Możemy tutaj jeszcze z tym czarnym, ale chyba to nic nie da, jeżeli o to chodzi, nawet jak rozdzielimy. Nie, to nie ma sensu. O, tak możemy to w tym wypadku zostawić i mamy już czarny kontur, plus jest on z tyłu, a nie z przodu, z zamalowanymi brwiami, rzęsami, przepraszam. Klikamy OK i jeszcze, jeżeli by komuś tutaj to źle wychodziło, to możemy wypełnienie zmniejszyć na około 90% i jeszcze mamy, proszę bardzo, dosyć ciekawy efekt, jeżeli chodzi o ten wygląd tej naszej konturówki. Teraz przechodzę do narzędzi, wybieram lasso standardowo, wtapianie na 0 i zaznaczam taki duży obrys, tak jak będzie nasz kolor, troszeczkę zaczepiam o brwi, lecę tutaj do samego końca i też wchodzę, o tu za mocno, o to jest właśnie malowanie myszką, może troszeczkę to zmienię, mówię, nie, niektóre rzeczy dobrze wychodzą myszką, a niektóre niezbyt. O, i jeszcze raz zrobimy zaznaczenie, troszeczkę właśnie, tak jak powiedziałem, na brwi, wchodzimy tutaj ładnie i delikatnie przejeżdżamy i zaznaczamy. O, i mamy już to pierwsze zaznaczenie, to drugie będzie zaznaczenie, pierwsze było, w którym zrobiliśmy kontur. Teraz jeżeli mamy już to zaznaczone, to przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy barwa nasycenie, czyli Hue Saturation. Tutaj jeżeli jesteśmy, możemy dostosować, jak widzicie, przez barwę kolor tego naszego właściwie, nie wiem, make-upu nad okiem. I możemy to zostawić, niebieskie opasuje do tła, może zróbmy tak. Nie będziemy tutaj się w kolorki jakieś bawić. Oczywiście nasycenie także możemy w pewnym stopniu zmieniać, jak widzicie. Tak samo jeśli chodzi o światło, możemy przyciemniać, rozjaśniać. Ja to zostawię na razie na 0 i tutaj tak samo, żeby już nie mącić. Zamykam to okno lub, bo możemy będziemy używać maski, czyli jeżeli tu się przełączymy pomiędzy tymi ikonkami, to przejdziemy do ustawień maski, czyli mamy, o proszę bardzo, teraz tą warstwę i zmiany tych barw. Tutaj jak wejdziemy, to mamy wartości tej maski. Jeżeli wcześniej to zamknęliśmy, to wystarczy dwukrotnie kliknąć na maskę warstwy i od razu wchodzimy do tego okienka. Tutaj natomiast musimy zmniejszyć wtapianie, czyli tą ostrą krawędź, którą mamy dookoła. I tutaj, jeżeli złapiemy i wciśniemy, to jak widzicie, mamy dużą zmianę w całym widoku naszego tutaj tego oka. I tu kwestia już jest rozdzielczości, kwestia waszych jakichś tam predyspozycji, jeżeli chodzi o właśnie wykonanie tutaj tej kolorystyki i jak to ma ogólnie wyglądać. Oczywiście tutaj troszeczkę zachodzi i za mocno to widać, co można, jeżeli przejdziemy tutaj, weźmiemy pędzel, kolor czarny, bo będziemy zamalowywali i delikatnie przejedziemy, to automatycznie, jak widzicie, możemy to poprawić. Jeżeli zrobimy kolorem białym, to możemy z powrotem zastawić tak, jak mieliśmy
zamalowujemy i mamy też już niebieskie. Trzeba tu dokładnie po prostu, jeżeli ktoś ma mniejszym pędzelkiem i będzie to fajnie widoczne. No ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Teraz następną rzeczą jest zduplikować tą naszą warstwę. Czyli robię Ctrl J, Command J. Duplikujemy warstwę Hue Saturation. Jak widzicie, zrobiła nam się taka dziura bezbarwna, ale nie martwcie się. Teraz robimy transformację, czyli Ctrl, Command T i zmniejszamy naszą tą warstweczkę. O, troszeczkę zmniejszymy. Możemy ją ustawić jakoś. O, dajmy na to. I teraz jak już jest zmniejszona, to zatwierdzamy, czyli tą fajeczką, enterem, jak kto woli. Klikamy dwukrotnie na naszą tutaj ikonkę warstwy, żeby wywołać okno dialogowe. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jeżeli przeciągniemy barwę. I w tym wypadku możemy sobie, dajmy na to, dać bardziej ciemny ten kolor niebieski, który jest wewnątrz oka. O, i mamy już dość kontrastowo to zrobione. W tej chwili, jeżeli byśmy chcieli zmienić położenie tego ciemniejszego, tej ciemniejszej barwy nad okiem, to oczywiście możemy albo narzędziem Move Tool przesunąć to w dowolne miejsce. Oczywiście, jeżeli byście chcieli następną warstwę, to także możemy stworzyć następną warstwę i zrobić następne przejście, jeżeli będzie coś takiego potrzebne. Możemy to oczywiście skalować dalej do swoich potrzeb, czyli zwiększać, zmniejszać, tak żeby było to lepiej widoczne lub widoczne tak jak chcemy. I oczywiście możemy także zmieniać krycie, co wpływa ogólnie też na cały wygląd. I proszę bardzo, mamy zrobiony make-up, jeżeli chodzi o oko. Oczywiście drugie oko to można sobie już samemu później zrobić na tej samej zasadzie, która została wykorzystana tutaj przy tym pierwszym pokazaniu stworzenia make-upu. Zachęcam do kombinowania właśnie z takim malowaniem. Nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o make-up, tak. Mieszanie kolorów możecie jeszcze sobie w innych sytuacjach wykorzystać. Jak widzicie, w prostych krokach można uzyskać bardzo fajne efekty i no, ciekawie wyglądające. Wszystko zależy od tego, jak dokładnie zrobimy te wszystkie zaznaczenia, tak będziemy mieli ten efekt końcowy. Dlatego zachęcam do dosyć takiego dokładnego tworzenia tych wszystkich efektów. Ja tutaj pokazałem to dosyć, można powiedzieć, mało dokładnie, bo chodziło o pokazanie, a nie o tutaj jakieś tam niesamowite efekty, żeby wyszły. Efekty mają wychodzić wam. No i oczywiście, jeżeli robimy coś dla kogoś, a nie dla siebie, to starajmy się, żeby to wyszło jak najlepiej, jak najdokładniej. Dlatego uważajcie na to. Dziękuję oczywiście za obejrzenie. Łapka w górę, jeżeli film się podobał. Zachęcam do obejrzenia innych filmów dotyczących właśnie edycji portretów, retuszu i tego typu rzeczy. Jest bardzo wiele tego na moim kanale, dlatego cofnijcie się. Są listy, które kumulują, że tak powiem, te wszystkie wiadomości, dlatego służę pomocą, jeżeli chodzi o retusz. Jeżeli byście chcieli jakieś inne tajniki retuszu, to piszcie na dole, tak jak powiedziałem na początku, i będę starał się to wszystko nagrać i pokazać wam, w jaki sposób zrobić coś. O. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i zapraszam na następny tutorial. Cześć!